swoją informację może rozpocznę od jak gdyby potwierdzenia z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ w ostatnim czasie nasiliło się bardzo dużo sygnałów o tym, że reforma oświatowa będzie przesunięta, o rok, będzie o 2 lata. Taką informację otrzymaliśmy też z MEN-u, zresztą zostało to potwierdzone wczoraj w różnych przekazach medialnych, dzisiaj rano także, że reforma oświatowa, jeżeli chodzi o wprowadzenie, nie ulega zmianie w procedurach, w terminach i to, co było przez panią minister Zalewską przedstawione jako cel reformy, ten cel będzie rozpoczynał zadanie od 1 września 2017 roku, czyli wdrożenie tej reformy będzie następowało tak, jak zostało to ustalone przez ministerstwo i potwierdzone przez panią